metodzie Wima Hofa, czyli tym świadomym, głębokim oddychaniu, przytrzymywaniu powietrza. Mówiliśmy już wcześniej, ale dlaczego chciałbym temat ciągnąć dalej? Chciałbym was do tego namówić, bo daje bardzo fajne korzyści. Oprócz tego, że sam na sobie wypróbowałem i nie choruję na przeziębienia od sierpnia. Jeden dzień kataru miałem, tylko spokojnie można zimne kąpiele brać. Sama metoda oddychania w ten sposób mocno uzasadawia organizm, dotlenia. Okazuje się jeszcze, że gdy pozostaniemy bez powietrza, nie oddychamy przez dłuższy czas, to jeszcze się endorfiny wydzielają. Bardzo duży ten efekt Kuba Haju, który się ma w tym oddychaniu, to jest efekt endorfin, które się uruchamiają, i to jest stan takiej fajnej, no, high potocznie można powiedzieć, ale to jest taki stan, jakby się tak intensywnie medytowało. W medytacji też się endorfiny uruchamiają. Ale skutki prozdrowotne są bardzo wyraźne. Ta metoda jest potwierdzona przez człowieka, który się zajmował i napisał książkę na temat oddychania pod tytułem Zamknij usta, że generalnie my za często oddychamy, za dużo oddychamy. Normalnie jest nam potrzebne do funkcjonowania między 6 a 7 litrów powietrza na minutę, a wciągamy i wydychamy około 14 litrów. Przez takie przyspieszone oddychanie. Co się wtedy dzieje? Sam tlen w sobie nie jest zły, natomiast żeby on mógł być rozprowadzany po organizmie, to musi być dwutlenek węgla. Żeby on jest rozprowadzany, ale w obecności dwutlenku węgla on się uwalnia od erytrocytów i wtedy organizm się dopiero dotlenia. Za każdym wydechem my wyrzucamy dwutlenek węgla z płuc. I gdy tak siłą rzeczy oddychamy 14 litrami powietrza, to tego dwutlenku węgla zbyt dużo wyrzucamy i przez to też organizmy nie są odpowiednio dotlenione, a co za tym idzie, odkwaszenie organizmu i gospodarka kwasowo-zasadowa nie jest prawidłowa, bo przez płuca i przez nerki regulujemy tą gospodarką. I jeżeli my przez płuca nie robimy tego poprawnie, to organizmy są często zakwaszone i w ten sposób działając, oddychając intensywnie przez minutę, dwie minuty, wstrzymując powietrze, wtedy się, jak w ogóle może powiem, jak wygląda ten mechanizm. Przez głębokie, szybkie oddychanie dużo tlenu dostarczamy do płuc, ale jednocześnie wyrzuciliśmy dwutlenek węgla, czyli tak naprawdę jesteśmy niedotlenieni w tym momencie. Po minucie bardzo intensywnego oddychania, czy półtora minuty, to mniej więcej tyle trwa, jeżeli bardzo szybko, bardzo głęboko oddychamy, te 40 oddechów, wydechów robimy, to organizm jest w tym momencie niedotleniony. I wstrzymywanie na wydechu, czyli brak ponownego zaciągnięcia powietrza, powoduje to, że mięśnie powoli uwalniają dwutlenek węgla. Czyli organizm wysyca się ponownie dwutlenkiem węgla, a w związku z tym, że tlenu jest dużo w płucach, bo nabraliśmy go tymi 40 oddechami bardzo dużo, zaczyna się rozprowadzać po organizmie. I to czuć. To w formie takiego mrowienia czuć, jak ten tlen jest rozprowadzany, jak idzie, i to najbardziej w te miejsca, które tego najbardziej potrzebują, czyli u nas są to stopy, łydki, te miejsca, które są u nas osłabione, to tam to mrowienie jest najsilniejsze. I to tak fajnie się wyczuwa. Później po tym wstrzymaniu tego powietrza, czyli uwolnieniu dwutlenku węgla, dotlenieniu organizmu, ponownie wdech bierzemy, wtedy się znowu nasycamy tlenem, który zużył się przez te kilka minut.
No i taki jeden cykl wystarcza do tego. Wtedy, jak też wstrzymujemy to powietrze, to uwalniają się endorfiny. I taki jeden cykl daje taki fajny stan. Raz, że psychiczny, dwa, uzasadawia, odżywia komórki, powoduje też, jeżeli dłużej przetrzymamy, tego nie trzeba robić. Ja to kiedyś robiłem. Na początku wstrzymywałem bardzo długo, po 3 minuty wstrzymywałem powietrze i wtedy się też wydziela adrenalina. Mózg wtedy zaczyna się obawiać, że się organizm przydusi, jeżeli celowo nie wciągamy powietrza jak najdłużej. I jeżeli przekroczymy taką pewną barierę takiego bezpieczeństwa dla organizmu, dla mózgu bardziej, bo nam się nic nie stanie, najlepiej to robić wtedy należąco, bo można tak lekko omdleć, to organizm wyrzuca, bo myśli, że nie wciągniemy tego powietrza, że nie mamy siły wciągnąć powietrza i wydziela adrenalinę. I ta adrenalina powoduje, że jest nam ciepło, przez chwilę jest dużo mocy, dużo siły przybywa i jest wtedy bardzo ciepło. I wtedy można właśnie bez problemu wejść pod zimny prysznic. Ale po jakimś czasie ja już nie tak do końca dbałem o tą adrenalinę, bo ona rozgrzewa mocno i wtedy też my jako SM-owcy słabniemy, bo z nadmiaru ciepła gdzieś ta nasza przewodność się gubi i wtedy jest takie osłabienie. Natomiast jeżeli nawet już tego nie robimy, czyli nie przekraczamy pewnej bariery, gdzie organizm się obawia po to, że się przydusi, to te korzyści płynące z takiego oddychania, czyli samo dotlenienie całego organizmu, odkwaszenie, endorfiny są, te efekty są bardzo fajne. Kuba, może ty o swoich doświadczeniach nam trochę opowiedz, jak ty praktykujesz? No właśnie, w sumie ty mnie zainspirowałeś do tej metody. Ja poszukiwałem właśnie odpowiedzi, bo miałem taki problem z poczuciem własnego ciała. Całe życie trenowałem sporty i tak się łapałem, że siedzę tylko w tej swojej głowie cały czas. I od kiedy zacząłem pracować właśnie z oddechem, to się zmieniło. Ta metoda Hoffa, tak jak mówisz, daje poczucie takiej mega medytacji, mega tu i teraz. Czuję całe swoje ciało po tym wystrzale adrenaliny. No i tak jak mówiłeś, jesteśmy przetrenowani, wchodzimy na co dzień w hiperwentylację, oddychamy za dużo, oddychamy przez usta, prawidłowy oddech odbywa się przez nos. Jak jesteśmy też w hiperwentylacji na co dzień, to te komórki mózgowe są przetrenowane i są mocno aktywne. Szukałem też odpowiedzi na pytanie, dlaczego mam natłoki myśli i stany właśnie nerwicowe, depresyjne. I też znalazłem w tym odpowiedź, że im mniej oddycham, bardziej pracuję nad oddechem, pracuję tą metodą, tym bardziej jestem wyciszony i taką kontrolę mam nad sobą. Prozdrowotne, mega efekty. Do tego morsowania. Do tego morsowania, tak, przede wszystkim. Pierwszy raz, jak wszedłem do lodu, to po prostu wyszedłem jak jakiś inny człowiek. Jak nowonarodzony, zresetowany totalnie. No tak jak mówisz, ta adrenalina, dopamina resetuje układ nerwowy, układ odpornościowy i pięknie działa po prostu, piękny stan, tak jak mówisz. Ja to tak odbieram, jak jestem właśnie ten high, jako takie połączenie z Matką Naturą, z Ziemią, połączenie z Bogiem. Taka czysta miłość bezwarunkowa. Ja to tak czuję wtedy, odczuwam. Coś pięknego. Gorąco wszystkich namawiamy do spróbowania. Nic to nie kosztuje. Efekty są prozdrowotne, bardzo fajne, filozoficzne również. To, o czym Kuba mówi, tu i teraz, tak się dzieje przez te endorfiny, które się wydzielają. To jest hormon właśnie obecności tu i teraz i on nas bardziej, ten hormon, neuroprzekaźnik, który jest uwalniany, on nas bardziej trzyma w tym właśnie momencie. To już niech każdy sam. Marta jeszcze stosuje, tak? Zimne kąpiele. Tak, dokładnie. Zimne kąpiele. No ja gorąco to polecam. Zupełnie inne ukrwienie ciała. Także dotlenienie, no mega fajne. Tylko ja bym tak chciała, żeby zachęcić wszystkich do tego oddechu, to żeby potrenować tutaj z grupą.
Ja myślę, że no, nie każdy do końca wie, o co w tym wszystkim chodzi. Mówimy tutaj o oddechach, prawda? Ale nie, no, żeby pokazać grupie, jak, no, na czym to polega właśnie dokładnie. Mówisz tam o tych 40 oddechach, prawda? Chwila ciszy, coś tam, a no, nie bardzo wszyscy wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Kuba, ty byłeś na szkoleniu, tak? Z metody Wim Hofa. To może coś nam powiedz o teorii właśnie, czego się dowiedziałeś na tym szkoleniu. Metoda jest bardzo prosta, składa się z trzech serii. Robimy 30 oddechów i później wstrzymujemy powietrze, czyli na wydechu nie oddychamy tyle, ile możemy. Czyli robimy 30 oddechów, wstrzymujemy powietrze i później po tym wstrzymaniu nabieramy na maksa powietrze, wypełniamy całe płuca i trzymamy jeszcze 15 sekund. Wczuwamy się mocno w swoje ciało. No, trzy serie po 30 oddechów i w tej trzeciej serii tak naprawdę powyżej półtorej minuty, jak wstrzymamy oddech, jest możliwość, że nadnercza zaczną wytwarzać adrenalinę i poczujemy ten stan tego ciepła i tak dalej. Tak? Głębokich 30 oddechów. A powiedz mi, po tym wydechu, bo jest te 30 wdechów, robimy to my taką hiperwentylację, mm-hmm. w sumie. Potem wydychamy, zostajemy na tym wydechu. Tak. Ile możemy wytrzymać? Szarpie nas, że tak powiem, przepąka, bo chce nas uratować. Tak. Wtedy, że tak powiem, nabieramy powietrza i to powietrze trzymamy 15 sekund, tak? Tak, dokładnie. Czyli nie robimy tutaj, że sobie tam pooddychamy, tylko nabieramy ten pierwszy po tym wypuszczeniu i to trzymamy. Tak, jest, trzymamy 15 sekund. Obserwujemy. Teraz sobie 30 oddechów głębokich, oddechów, czy no właśnie, taki. No to właśnie poćwiczmy. Oni nie bardzo wiedzą. No to ja bym proponował, żeby za chwileczkę, jak powiemy o teorii, to razem, Kuba, może ty poprowadzisz, jak najbardziej fachowo, skoro byłeś na szkoleniu, to może nam wszystkim pokażesz, jak to promuje. A ja też promuję. Powiem niedowiarką, że metodę Wim Hofa wyczytałem ostatnio, że wprowadza się od jakichś 2 lat, wprowadza większość służb specjalnych w różnych krajach, wprowadza element szkolenia. Właśnie metodę Wim Hofa, ze względu na to ciepło, nie? Na tą możliwość biegania w podkoszulkach, po górach i tak dalej. I też oddychania pod wodą, bo ta metoda też powoduje to, że na przykład przy pływaniu, w ogóle w sytuacjach jakichś, że możemy wstrzymać oddech, to ludzie tacy mocno wytrenowani potrafią nawet na kilkanaście minut wstrzymać oddech. Więc może jeszcze powiem o tym wejściu do lodu, że w naszym ciele jest taki system uciekaj albo walcz. I to jest taki pierwotny system. I tak jakby wchodząc do tego lodu, trenujemy kontrolę nad tym układem nerwowym, czyli to się przekłada na życie codzienne. Ja zauważyłem po sobie, że w sytuacjach stresowych mam większą kontrolę nad sobą, tak? Bo przed tym wejściem do lodu umysł nam mówi nie, wchodź, nie rób tego, bo to jest coś strasznego. A ty jednak łamiesz umysł, tak jak Grzegorz mówiłeś, piękna technika łamania umysłu, i robisz to i masz nad tym kontrolę. I później na co dzień, jak się spotyka sytuacja stresowa, to możesz sobie lepiej z tym poradzić. Z tym łamaniem umysłu właśnie to jest ciekawe, bo to przez kilka miesięcy codziennie ja biorę zimne kąpiele, każdego dnia, dzisiaj też. I przez pierwsze 4 miesiące umysł takim dużym naciskiem mówił, nie rób tego, to jest nieprzyjemne, a ty odkręcasz zimną wodę tylko, czy zakręcasz ciepłą. I tak codziennie, i za każdym razem, i umysł ci wciska, nie rób tego, to jest nieprzyjemne, to boli. W zimie jest woda dużo zimniejsza niż teraz, więc wręcz aż boli. Ale jeżeli to robisz, to później jest prościej. Ale to będziemy za chwilę mówić o tym, o efekcie właśnie łamania umysłu, o dopaminie, że później jest łatwiej robić rzeczy, których nie lubię, albo robić rzeczy te, które chcę robić, a nie robię, których nie chcę robić. Bo jeżeli poddajemy się umysłowi, no to raczej on nami rządzi i robimy coś, później tego żałujemy, albo coś chcemy robić, a tego nie robimy, bo coś nami kieruje i nie bardzo wiemy co. Też się zorientowałem, po takim czasie miałem takie doświadczenie, że chciałem zrezygnować z kawy. Pewnie każdy ma jakiś swój problem, z którego chciałby zrezygnować, czy to jedzenie słodyczy, czy jakieś podjadanie, czy kawa, czy cokolwiek takiego. No i wchodząc do biurowca, mówię sobie, dzisiaj kawy nie piję.
Przechodzę przez recepcję. Pani mi mówi, dzień dobry, panie Grzegorz, to co, kawa, herbata? Tak, dobra, zamówiłem kawę, ale nie wypiję jej, nie? Jak już stoi na biurku, a łyczka tylko. No i tak widziałem, że mnie to męczy i męczy i w końcu jak zacząłem doświadczać tego łamania umysłu pod zimnym prysznicem, to już było dużo prostsze. To za chwilę będziemy o tym mówić. Może najpierw byśmy sobie pooddychali, żeby każdy złapał, o co chodzi. Tak może ostatnio robiliśmy jedną sesję, ale to może, Kuba, byśmy zrobili trzy rzeczywiście tak, jak powinno być robione. Po jednej nie do końca czuć to mrowienie. Po tej trzeciej już te efekty są takie, jakie być powinny. Ja proponuję, żeby Kuba będzie prowadził, czyli Kuba będzie oddychał tak, że będziemy słyszeli wszyscy i będziemy jakby za Kubą podążać. Kuba przerwie oddychanie i pewnie bardzo długo może nie oddychać, więc każdy z nas będzie na tym bezdechu tyle, ile może. Jeżeli już nie będzie mógł, to ten ostatni wdech weźmie, każdy z nas weźmie i przytrzyma, licząc do tak szybko, jak się liczy do około 30-40, to mija te 15 sekund właśnie. I później poczekamy na Kubę znowu. I tak zrobimy sobie trzy sesje. Wdech, brzuch, klatka piersiowa, wizualizujecie do głowy. Będziemy mieszać, będziemy oddychać nosem, będziemy oddychać ustami. Słuchajcie uważnie. Na początku zaczniemy sobie wdech nosem, wydech ustami. Wdech, brzuch, klatka i głowa. I luźny wydech. Puszczamy luźno, wrzucamy z siebie. I lecimy 30 razy, każdy w swoim tempie, staram się jak najszybciej. Dziesięć. Jeszcze 20, lecimy. Dwadzieścia, jeszcze 10. Jeszcze 5. 3. 2. Ostatni wdech i wydech. I trzymamy na maksa, na wydechu. Trzymamy jak najdłużej. Wczuwamy się w całe swoje ciało. Zamykamy oczy. I wczuwamy się w całe swoje ciało. Trzymacie jak najdłużej. Zaobserwujcie swoje ciało, jak zaczyna drgać przepona, czyli brzuch, zaczynacie przełykać ślinę, to potrzymajcie jeszcze dłużej i wczuwamy się w całe swoje ciało. Pierwsza runda zawsze na ogół jest krótka w tym bezdechu, także nabieramy na maksa powietrza i trzymamy. 15 sekund trzymacie, wczuwacie się teraz w ten stan. I już oddychamy swobodnie. I uwaga, druga runda. Zaczynamy. Oddychamy tylko nosem. Wdech nosem, wydech nosem. Usta zamknięte. Go.
Na maksa wdech i luźny wydech. Na maksa wypełniacie brzuch, klatkę piersiową, głowę i wydech. 10, jeszcze 20. Dziesięć ostatnich. I 5 ostatnich. Wdech nosem, wydech ustami. Na maksa wdech nosem. Wypełniamy się powietrzem. I luźny wydech. Szybki wydech i od razu następuje wdech. Na maksa wdech. I ostatnie dwa razy. Wdech. Wydech. Ostatni wdech i wydech. Wydech. I trzymamy na bezdechu. Wczuwamy się w całe swoje ciało. Wytężają się zmysły. Obserwujecie swoje ciało. Rozluźniacie coraz bardziej. Przetrzymajcie jak najdłużej w tym bezdechu. Kiedy zaczyna drgać przepona, zaczynacie przełykać ślinę, przetrzymajcie to jeszcze, pozwólcie sobie. Nie obawiajcie się tego. Jeśli ktoś jeszcze może, to trzyma, nie oddycha. I po tym bezdechu nabieramy na maksa powietrza. I trzymamy 15 sekund. I oddychamy swobodnie już. Ostatnia runda. Pozwólcie sobie zaszaleć. Wypełnijcie się na maksa tym tlenem. Zamykamy oczy i postarajcie się teraz powyżej 1,5 minuty utrzymać na bezdechu. Oddychamy nosem, wdech nosem, wydech ustami. Zaczynamy, zrobię z wami. Wdech nosem, luźny wydech i na maksa. I przyspieszamy. Na maksa wdech, szybki, luźny wydech i od razu wdech. 30% wydech i od razu wdech. I jedziemy. Wdech nosem, wydech ustami. I zamieniamy, oddychamy tylko ustami. Wdech ustami, wydech ustami. Wczuwamy się w całe swoje ciało, wczuwamy się w mrowienie, które następuje. Wdech ustami, wydech ustami. 15. Dziesięć. Wdech nosem, wydech ustami. Ostatnie 5, wdech nosem, wydech ustami.
No to jeszcze 5. Wdech nosem, wdech ustami, wydech ustami. 3. 2. Ostatni wdech i wydech. I wydech na maksa. I trzymamy na wzdechu. Wczuwamy się w ten stan. Trzymamy, trzymamy, nie oddychamy, wczuwamy się w całe swoje ciało. Wsłuchujemy się w dźwięki otoczenia. Obserwujemy reakcje, jakie zachodzą w naszym ciele. Bez żadnych oczekiwań. Akceptacja na maksa, tu i teraz. Każdy w swoim tempie. Jeśli czujesz, że już musisz, nabierasz na maksa powietrza w siebie i wczuwasz się w ten stan. Oddychamy już swobodnie, obserwujemy swój oddech. Zajrzyj do środka, czy tam coś się zmieniło, czy może oddech się pogłębił, czy bardziej wyciszyłeś się. Zaobserwuj, jak się czujesz teraz. I ja to tak robię przynajmniej, że po przebudzeniu te 3 sesje sobie zrobię i tak leżę jeszcze 50 minut medytując. Ale nienormalne to jeszcze powinno być tak, że tak jak to się odbyło, teraz idziemy pod zimny prysznic. Tak. Jest jacuzzi zimnoodolone, nie? To jest zimny. Co ty zimny wodę napuścisz, to będzie zimny. Ty, Grzegorz, ale to jest wykonane. Teraz wiecie. Bo w tym stanie, jak ja to przeszedłem, to prawda, nie wytrzymałem tak długo, chociaż za trzecim razem już dałem radę, to wtedy w tym stanie wstając, to jestem tak znieczulony, że nawet chyba ta zimna woda by na mnie nie podziałała. I ja wam powiem, jak ja zaczynałem przygodę z zimnymi prysznicami, to było lato, sierpień, i nawet bez oddychania bym tego nie zrobił. Także to, że zacząłem zimne prysznice, to tylko przez to, że ta adrenalina zalewa ciało tak, że się robi w ciele tak ciepło, że zimny prysznic nie jest problemem. Mało tego, on nawet studził, to tak ulgę poczułem. Natomiast teraz po takim już przyzwyczajeniu przez tyle miesięcy, to teraz zimny prysznic już nie jest problemem. Nie muszę robić oddechów, żeby iść do zimnej wody na przykład. Ale na początku to tak, to zimno było nieprzyjemne. 3 tygodnie się przyzwyczajam. To nie jest tak, że oddychając można wejść i od razu zimny prysznic zrobić. Najpierw brałem gorący, letni, zimny, później letni, zimny, po 3 tygodniach dopiero sam zimny. Ale zawsze poprzedzony był tym oddychaniem. Czyli tak, to jest 30 tych oddechów, tak? 3 serie po 30. Nie, 30, możesz sobie dodać. Dlaczego ty mieszasz raz nosem wciągamy, a później ustami? Są różne techniki oddechowe i tak jakby oddychanie nosem tak jakby bardziej dotlenia organizm, a oddychanie ustami... Można na przykład zrobić sobie od razu wszystkie te 3 serie tylko nosem?
możesz tak. tylko nosem. Zrób sobie nosem, zaobserwuj, zrób sobie ustami, zaobserwuj, co działa najlepiej dla ciebie. Kuba, mam pytanie, bo ja po ostatnich warsztatach to ja oddychałam. Czy, bo ja sobie tak głęboko nabierałam to powietrze i wypuszczałam, ale nie tak szybko. No, no to właśnie było. Czy to ma znaczenie? Bo ty tak, takie tempo, takie szybkie. A ja mam, zaawansowania, z czasem to chodzi o to dynamiczne oddychanie, żeby robić to coraz szybciej. Na razie zaczynaj powoli, a później progresywnie zwiększaj tempo sobie. Samo się to zmieni. Ja też zaczynałem od wolniejszego oddychania i u mnie to samo jakby ewoluuje. Na początku mierzyłem 2 minuty i 40 wdechów, które ja robiłem, trwały 2 minuty. A teraz widzę, że koło minuty kończę, minuta 10 sekund, 40 robię. Czyli jakby sam organizm przyspieszył. Tak, ale w wodzie skupiamy się na oddechu, nie skupiamy się na tym nawet, że nam zimno. I Wim Hof ostatnio pokazał taki filmik, oglądałem, gdzie na warsztatach zaprosił grupę na samym początku warsztatów od razu do zimnej wody. W przesiece, on tam ma takie swoją posiadłość i tam jest lodowaty wodospad, w zimie on nie zamarza, jest tam tam jeziorko z tego wodospadu zrobione i do tej wody wszedł z grupą i tylko ich przygotowywał mentalnie, jak się mają zachowywać, bez treningu wcześniejszego i wytrzymali w lodowatej wodzie, tam ona miała może z pół stopnia, około 8 minut siedzieli przy tym. Wyszli wszyscy czerwoni jak rak, ale wszyscy wytrzymali. Jeżeli by zgubili koncentrację, jeżeli by się rozproszyli, to hipotermii mogliby doświadczyć. Ale tu chodzi o to, żeby się nie skupiać na tym, że zimno i czepie się i mi zimno, tylko cały czas umysł, świadomość idzie na oddech. I reguluje oddech, znaczy reguluje, no, robię go takim spokojnym, naturalnym. Na początku, jakbyście wzięli zimny prysznic, to taki odruch jest nabierania w ten sposób powietrza. Po pewnym czasie to całkowicie ustaje. Jakby był nie zimny prysznic, wchodzisz pod zimny prysznic i naturalnie oddychasz. Nie ma tego efektu. Bo tu też chodzi o to, Wim Hof opowiadał o tym, żeby złamać autonomiczny system nerwowy, czyli ten nieświadomy, który jest bodziec i jest reakcja, działa automatycznie. Jesteśmy nauczeni tak, że zimna woda, to organizm nabiera tego powietrza. Tu chodzi o to, żeby łamać takie schematy i żeby w zimnej wodzie lodowatej naturalnie się zachowywać. I wtedy system, autonomiczny system nerwowy nie będzie wydzielał ciepła poprzez drżenie. Dlaczego w zimnej wodzie się trzęsiemy? Po to, żeby mięśnie drżąc wydzielały ciepło. W ten sposób, żeby się ogrzewać. A jeżeli my oszukamy system, autonomiczny system nerwowy i nie pozwolimy mu reakcji automatycznych, tylko chcemy, żeby nas zalała adrenalina i w ten sposób, żeby nas ogrzał, to tak będzie. To on do tego doprowadza, Wim Hof, że zarządza własnym systemem nerwowym, co on ma robić. Nie doprowadza do reakcji automatycznych, tylko zarządza systemem nerwowym. Tu mówiliśmy może o tym ostatnio, że potrafi poddać się w szpitalu pod nadzorem lekarzy wstrzyknięcia pod skórę bakterii E. coli i normalną reakcją organizmu jest uruchomienie gorączki, czyli wybijanie tych bakterii. A on potrafi je wybić w inny sposób, nie doprowadzając organizmu do gorączki. Po 3 godzinach nie stwierdzono u niego bakterii E. coli, nie miał gorączki. Reakcja zupełnie nietypowa. Ale właśnie przez to łamanie umysłu, o którym mówimy, ja chcę, żeby mój system nerwowy, automatyczny tak zwany, nie był automatyczny, tylko żeby był zarządzany moją świadomością. On do tego doprowadza, tego uczy. Są głosy takie wśród jego, przez niego szkolonych ludzi, że to tam po 4 latach tego typu działań dochodzi do tego, że po około 4 latach dochodzi do tego, że jest człowiek w stanie zarządzać systemem nerwowym. Dla nas to byłaby sytuacja doskonała, gdybyśmy kierowali swoim systemem nerwowym. Nie musiałby nas uszkadzać na bodźce, które nas gdzieś tam...
odpalają się i nas bodźcują. Ale wchodząc do komory z takim właśnie spokojnym oddechem, tak, zauważyłam, że jest zdecydowanie lepiej. Po prostu jest tak bum, takie zimno i wchodzę i nie zastanawiam się na tym, że jest zimno, tylko leciutko sobie oddycham i spokojnie się przyjmuje tą temperaturę. No, no ja chodzę dwa razy do roku i spokojnie, fajnie. No właśnie o to chodzi, Nina, żeby wejść w jakąkolwiek ekstremalną sytuację ze spokojem. I wtedy jest zupełnie inaczej. Dokładnie. Ja, tak jak wam mówiłem, w koszuli całą zimę chodziłem i nawet wchodząc przez drzwi do biurowca był silny przeciąg. Na dworze minus czy okolice zera. No i koledzy, którzy mnie wprowadzali, ale zimno, zapnij się, bo ci węzły chłonne przewieje. Nie, 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 to jest właśnie świeże powietrze, fajnie się ochłodzę. I nawet jak mi było chłodno, czułem zimno, to nie tak, że mi było gorąco. Czułem, że mi jest zimno, ale mówiłem sobie, no, nie dopuszczałem w ogóle myśli, że mogę się przeziębić, że mogę się wychłodzić. Nie, nie, fajne powietrze to tylko służy mi. I w ogóle takie nastawienie widziałem, że nie powoduje w ogóle jakichkolwiek u mnie przeziębień, kataru. Ania jest świadkiem, że rok temu u mnie na biurku leżały chusteczki cały czas, praktycznie w zimie, w tym roku jeden dzień miałem katar tylko. I po takim wychłodzeniu, jak tu się wystraszyłem, bo ja nie doświadczałem morsowania. Zimne kąpiele są czym innym niż morsowanie, dlatego o tym mówiłem, to co Tomek podkreślał, że zimne kąpiele są zimnymi kąpielami, a morsowanie, czyli zanurzenie się całemu w wodzie okolice 0-1 stopień, powoduje takie ukrwienie ciała, jak żaden sport, żaden wysiłek fizyczny tego nie zrobi. Tak jogini nawet twierdzą, to co Gaba mówiła, że mistycy wschodu też o tym opowiadają, że zimne kąpiele cuda dla organizmu wyczyniają. I wchodząc wtedy do tej zimnej wody, zostałem normalnie morsując. Nie robi się tego codziennie, czy zaczynając morsować raz w tygodniu, po minucie, dwie, bezpiecznie. Tu mnie 6 minut przetrzymał Paweł. Wyszedłem, no, ale byłem już wystraszony. Nie poradziłem sobie z tym spokojem. I mimo to, oddychając w ten sposób, wieczorem znowu wziąłem zimny prysznic. Ale oddychając w ten sposób, żadnego kataru, no nic się nie dzieje. Także to jest taka wartość dodana tego oddychania, niewspółmierna, bo to jak kogoś przeziębienie dorwie, to wie jak się czuje, jaki jest problem, a życie bez przeziębień i gdzie można mentalnie nastawić się, że nie ma mowy, żeby jakieś tam przeziębienie, żeby katar, żebym się wyziębił, w koszuli wychodzę i nie ma problemu, tylko właśnie chodzi o to mentalne nastawienie. To co Kuba mówi też, wchodząc do tej wody, nie chodzi o to, żeby oddychać i odpowiednie techniki stosować. Chodzi o to, żeby się poddać, ale mieć taki spokój w sobie i przekonanie, że nic mi nie będzie, jak z tej wody wyjdę. To jest dla mojego zdrowia. Jak sobie wmówię, że to będzie dla mojego zdrowia, w to uwierzę i będę miał takie przekonanie, to tak będzie, to mnie nic nie spotka. No, ja teraz być może inaczej już bym się zachowywał, ale wtedy sobie nie poradziłem i się wyziębiłem. Ale i tak się uratowałem tymi oddechami. Ale będąc tam, nie odczułem tego, żeby serce szybciej pracowało. Byłem spokojny, znaczy oddychałem spokojnie, tylko że byłem wystraszony. Bo no, takie doświadczenie, gdzie to rzeczywiście woda o temperaturze pół stopnia, no boli, no, skóra boli. No, gdzieś sobie z tym nie poradziłem. Paweł był z tobą? No, Paweł morsuje też. No, morsuje, ale potrafi być przeziębiony, ma katar, jest przeziębiony, bo nie oddycha codziennie. Ale w zimie morsuje, chodzi morsować raz w tygodniu na pewno, nie? Taką metodę się stosuje w ukraińskich przedszkolach. Tam dzieci codziennie, w zimie szczególnie, są hartowane w ten sposób i traktują to jako rzecz naturalną. Nie ma wrzasków. Jak te dzieci wychodzą na golaska, na to mi tak ma ciepłej wody. No nie ma ciepłej wody. I oblewane są lodowatą wodą. I nie ma żadnych okrzyków, przerażenia. Po prostu traktują to jako rzecz naturalną. Potem wyślij z nich na wojnę, nie? No. I wszyscy są zahartowani. Ale w ogóle no to cała idea przez tak zwanej ruskiej bani. Tak. Czyli sauna bliczy się jeszcze tymi litkami i potem się wskakuje najlepiej do przerębla. To są.
No to ale właśnie o ten szok chodzi. No. Z tego wynika, że to, te wszystkie prysznice, te różne to są metody. A najważniejszy jest umysł. To wszystko jest w głowie oczywiście. Połączenie jednego wszystkiego. Tak. Jak się nie poradzisz w głowie, to wszystko też. Nie poradzisz sobie. Powiem jeszcze na swoim przykładzie, ja morsowałem może 6 razy, dopiero pierwszy raz tą zimę. Też nie chorowałem, miałem tylko opryszczkę. Chodziłem całą zimę właśnie bez kluczy, tylko w bluzie. Ludzie mówili właśnie, ubierz się, a ja mówię, nie, bo nie jest tak dobrze. Bo chyba po 6 morsowaniu taka odporność na zimno mi się zrobiła, że już nie czułem zimna nawet tą zimę. I co jest ważne, po 2-3 minuty siedziałem ja w wodzie zimnej i chciałem trochę dłużej raz posiedzieć i przeciążyłem układ nerwowy. Można przeciążyć, trzeba na to uważać. 3-4 dni dochodziłem do siebie, nie leżałem, tak nic mi się nie chciało robić, można się przeciążyć. Także fajną progresją przed wejściem do lodu, do zimnej wody, jest wrzucenie sobie lodu do wiaderka i odlania tam wody. Zanurzenie jednej ręki tam i zaobserwowanie, co się dzieje. Trzeba trzymać minutę w wodzie, w tym lodzie rękę, wyjąć i zaobserwować. I teraz długo zajęło mi zrozumienie, co to znaczy ten aspekt mentalny i kontrola nad układem nerwowym. To jest przede wszystkim, wydaje mi się, wizualizacja. Bo on tłumaczył w ten sposób, że zaobserwować, jak ta ręka dochodzi do siebie powoli, jak się ociepla i żeby drugą wsadzić i umysłem tak jakby wyobrażać sobie, że ona się ogrzewa i 2 razy szybciej dochodzi do siebie ta druga ręka, szybciej się ogrzewa. Jak sobie wizualizujesz, że się ogrzewasz, nie?